Po ostatnim odcinku kuchennych rewolucji doszło do tajemniczego zniknięcia właścicielki lokalu. W sprawę zaangażowała się Magda Gessler, jej apel przyniósł efekty: ujawniono, co dzieje się z 24, letnią Natalią. Magda Gessler w ostatnim odcinku popularnego programu TVN odwiedziła okolice Krakowa, by zająć się metamorfozą pierwszego w historii kuchennych rewolucji food trucka. Miejsce serwujące włoskie przysmaki calzone nie cieszyło się popularnością. Restauratorka wzięła sprawy w swoje ręce i ze smutnego lokalu zrobiła prawdziwą perełkę gastronomiczną. Kiełbaskownia zrobiła na gwieździe wrażenie, a ona sama wróżyła szybką karierę właścicielce. 24, letniej Natalii. Zagadkowo zrobiło się już po emisji odcinka, gdy internauci zaczęli odkrywać, że lokal, który miał być strzałem w dziesiątkę wśród trucków, został tymczasowo zamknięty. Profile w mediach społecznościowych zniknęły jakiś czas temu, a strona internetowa przestała działać. Sprawa zrobiła się poważna, gdy głos zabrała Magda Gessler. Okazuje się. Że restauratorka nie miała dalszego kontaktu również z właścicielką food Trucka, Co się stało z Natalią? Po emisji historycznego odcinka Kuchennych Rewolucji Magda Gessler odezwała się do internautów. Nie miała jednak dla nich słów pochwały czy dumy po kolejnej metamorfozie. Tym razem zaapelowała do nich o pomoc. Chodziło o odnalezienie 24-letniej Natalii. Rzadko bohaterowie znikają bez śladu. Był sukces. Było pysznie. Czy wiecie, co się dzieje z Natalią? Dziwna historia prawie obłędnego sukcesu. Gotowała sama, nie chciała niczyjej pomocy. Tego dowiedziałam się niedawno. Piszcie do mnie proszę, pisała. Odzew fanów był ogromny. Pod samym postem pojawiło się prawie 200 komentarzy zaniepokojonych internautów. Po prośbach Magdy Gessler sprawa nabrała tempa, a jednemu z fanów udało się ustalić. Co stało się z właścicielką foodtrucka? Co sprawiło, że Natalia zamknęła lokal, nad którym rozpływała się restauratorka? Rewolucje Magdy Gessler cieszą się ogromną popularnością nawet po opuszczeniu ekipy telewizyjnej. Fani z całej Polski specjalnie odwiedzają restauracje, w których doszło do zmian przy pomocy słynnej gwiazdy TVN. Jedną z takich osób jest YouTuber Maciej Podróżuje i Smakuje. Kuchenne rewolucje Postanowił przyjrzeć się bliżej tajemniczej sprawie krakowskiego foodtrucka. Okazuje się, że za zniknięciem 24-letniej Natalii stoją bardzo osobiste sprawy. Dziewczyna zamknęła biznes z powodu kłopotów rodzinnych. Kiełbaskownia przeszła do historii. Natalia pełna pasji i chęci otworzenia stacjonarnego miejsca na chwilę obecną zdecydowała się z przyczyn rodzinnych zamknąć kiełbaskownię. Do tego projektu już raczej nie powróci, ale wiem że ma głowę pełną pomysłów. Trzymam za ciebie kciuki. Niech ci się darzy, bo jesteś osobą tak pełną zamiłowania do gastronomii, że wiem, że będziesz miała swoje smaczne miejsce, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek w Polsce albo na świecie, ogłosił twórca internetowy. Wygląda na to, że Kiełbaskownia nie wróci na ulicę Krakowa. Magda Gessler z pewnością będzie niepocieszona takim wynikiem jej rewolucji. Mocno wierzyła w potencjał lokalu i jego właścicielek,